Potrzebujemy go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Znów wracamy do października 78 roku, bo powinniśmy wracać. Naprawdę powinniśmy. Powinniśmy wracać do tamtych słów: nie lękajcie się. Zrozumieliśmy wtedy, że można inaczej że nieważne układy, sojusze, pakty, koniunktura, plecy, poparcie stronnictwa, że to wszystko jest tak naprawdę na krótki dystans, jest ulotne, przemijające. Że szkoda życia nerwów by lękać się tych wszystkich struktur i zagrożeń. Zrozumieliśmy, że nie warto, że trzeba wyjść z jaskini, pokazać twarz, uwolnić ją z maski lęku, kompromisu, układności. Tak trzeba nam wracać do tamtych słów ale także do tych innych bardziej jakby intymnych ekskluzywnych wypowiedzianych do nas Polaków 22 października 78 roku czcigodny i umiłowany księże prymasie pozwól że powiem po prostu co myślę nie byłoby na stolicy piotrowej tego papieża polaka który dziś Pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty, matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim, i prymasowskim posługiwaniem. To słowa Jana Pawła II, skierowane do kardynała Wyszyńskiego podczas audiencji dla Polaków. Drodzy Państwo, wciąż czekamy na beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I wciąż chyba możemy czuć się zaniepokojeni, że jeszcze jej nie ma. Jest oczywiście czas pandemii, czas obostrzeń, ale przecież święci są właśnie na czas trudny. Na czas obaw, na czas niepokoju, na czas mroku. Oni są światłem w ciemnościach. W Gorzowie w 1997 roku mówił święty Jan Paweł II. A we wrześniu miałem szczególną okazję przywołać te słowa w Międzyrzeczu w czasie ósmej. Wspaniałej pielgrzymki, wspaniałych mężczyzn. Mówił w 1997 roku Jan Paweł II, patrząc na przykład męczenników. Nie bójcie się dawać świadectwa, nie lękajcie się świętości, starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali. I dalej mówił: Człowiek odczuwa naturalny lęk nie tylko przed cierpieniem i śmiercią, ale także przed odmienną opinią bliźnich, zwłaszcza gdy ta opinia posiada potężne środki wyrazu, które łatwo mogą stać się środkami nacisku. Dlatego człowiek często woli się przystosować do otoczenia. Do panującej mody przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii. Męczennicy przypominają, że godność osoby ludzkiej nie ma ceny, że godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej. Potrzebujemy odwagi, potrzebujemy takiego znaku świętości, który powie nam non possumus. Potrzebujemy tej ufności, która przypomni nam, że warto wszystko postawić na Maryję. I potrzebujemy tej wiary, która wyraża się w jakże prostym, solideo samemu Bogu i tej relacji, tej cnoty, o której Stefan Wyszyński mówił wprost kocham ojczyznę więcej niż własne serce. Potrzebujemy tego wzoru życia. I świętości. Właśnie dziś, w tym czasie marnym, w tym czasie lęku, obawy, mroku, potrzebujemy tego wzoru życia i świętości. Niech on nam zostanie wreszcie dany.